Wojna na Ukrainie. Ostrzeżenia przed nową ofensywą Rosji. Relacja na żywo. Rosyjskie wojska nie przestają bombardować ukraińskich miast. Po raz drugi nie udało się ewakuować cywilów z oblężonego Mariupolu, gdyż Rosjanie zaczęli strzelać do uciekających cywilów. Ewakuacja cywilów z Mariupola miała się zacząć przed południem. Jednak tak samo jak w sobotę, teraz rosyjskie wojska znów zaczęły strzelać do uciekających cywilów, więc ewakuację wstrzymano. W Mariupolu od kilku dni nie ma prądu, wody i ogrzewania. W Krematorsku Rosjanie ostrzelali budynki mieszkalne, zginęły co najmniej 3 osoby. W Winnicy 8 pocisków spadło na miejscowe lotnisko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kolejny raz zaapelował o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Według prezydenta Rosjanie szykują się też do uderzenia na Odessę. Strona ukraińska twierdzi, że od początku rosyjskiej napaści w walkach zginęło ponad 11 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Według ONZ z Ukrainy uciekło już 1,5 miliona osób, z czego najwięcej niemal 1 milion do Polski. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do postawienia łapki w górę, jeśli Wam się film spodobał, to polecenia znajomym i obejrzenia pozostałych prawie 300 filmów i przechodzimy do tematu. Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mykhajło Podoliak. Nasi prawi zachodni partnerzy. Kiedy się zastanawiacie, rosyjscy żołnierze próbują zniszczyć wszystkie nasze lotniska, abyśmy nie mieli samolotów, abyśmy sami nie zamknęli nieba, następnie bombardują spokojne miasta i zabijają cywilów. Czy na pewno chcecie to oglądać na swoich telewizorach? Grupa Animals zhakowała dziś rosyjskie państwowe stacje telewizyjne, a także dwie platformy streamingowe. Straż Graniczna. Dzisiaj o godzinie 20 liczba osób, które uciekły z Ukrainy do Polski, przekroczyła 1 milion. Rosja rozpoczęła aktywne przygotowania do odłączenia się od globalnego internetu. Nie później 17 marca wszystkie serwisy i domeny muszą zostać przeniesione do strefy rosyjskiej, podaje Nexta. TikTok zawiesza w Rosji m.in. możliwość prowadzenia transmisji na żywo i zawieszania nowych treści w związku z nowym prawem, które zakazuje szerzenia fałszywych informacji na temat m.in. rosyjskiego wojska. Będziemy nadal analizować zmieniające się okoliczności w Rosji, aby określić, kiedy będziemy mogli w pełni wznowić nasze usługi, mając na uwadze bezpieczeństwo jako nasz najwyższy priorytet, czytamy w komunikacie firmy. Wciąż możliwe będzie wysyłanie wiadomości za pośrednictwem aplikacji. Około godziny temu Rada Najwyższa Ukrainy opisała na Twitterze tragiczną historię 4-osobowej rodziny, która zginęła w trakcie próby ewakuacji z Irpienia. To jest ludobójstwo narodu ukraińskiego. Zamknijcie niebo nad Ukrainą. Krew niewinnych ludzi jest na twoich rękach, Europo, czytamy. Rosyjską propagandą nazwał szef Rady Europejskiej doniesienie o dyskryminacji rasowej na granicy polsko-ukraińskiej. Charles Michel mówił o tym w wywiadzie Radia France Info, Radia France oraz Inter oraz dziennika Le Monde. Rosja uruchomiła wrogą propagandę, próbując zaszczepić podejrzane wątpliwości w krajach afrykańskich, gdy prowadziliśmy wojnę dyplomatyczną w ONZ przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę, powiedział przewodniczący Rady Europejskiej. Michel przyznał, że kilka dni na granicy ustawiły się drugie kolejki, bo jak mówił, Ukraińcy chcieli ustalić tożsamość osób opuszczających ich kraj. Szef Rady Europejskiej, który odwiedził kilka dni temu granicę, zapewnił zarazem, że ani po polskiej, ani po ukraińskiej stronie nie dochodziło do świadomej dyskryminacji kogokolwiek. 8 pocisków, które trafiły w cywilne lotnisko w Winnicy, wystrzelono niezokupowanego przez Rosję Naddniestrza, ale z Morza Czarnego, informuje Ministerstwo Obrony Mołdawii. Oświadczenie resortu publikuje portal Europejska Prawda. Przedstawiciele Mołdawii są przekonani, że rakiety zostały wystrzelone z rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym. Opowiada to zasięgowi w szczególności pocisków Iskander, jednak trasa wystrzeliwania rakiet przez Winnicę przebiegała przez Naddniestrze, terytorium okupowane przez Rosję od 1992 roku. Ukraińska Prawda informuje o alarmach przeciwlotniczych m.in. w Kijowie, Charkowie, Czernichowie i Sumach. Firma American Express zawiesza wszelkie operacje finansowe w Rosji i Białorusi. Wydawane na całym świecie karty American Express nie będą już działały w sklepach, bankomatach w Rosji. Ponadto kary wydawane lokalnie w Rosji przez rosyjskie banki nie będą już działać poza granicami kraju w globalnej sieci American Express. Kończymy również wszelkie operacje biznesowe na Białorusi. Jest to dodatek do poprzednich kroków, które podjęliśmy, które obejmują
Wstrzymanie naszych relacji z bankami w Rosji dotkniętymi sankcjami USA i międzynarodowymi rządami. Czytamy w komunikacie. Władze Irpienia pod Kijowem podają, że w trakcie dzisiejszej próby ewakuacji z miasta zginęło 8 osób, w tym dwoje dzieci. Rosjanie otworzyli ogień dla cywilów. Ukraińska prawda podaje, że okręt patrolowy Słowiańsk Marynarki Wojennej Ukrainy zatonął w rejonie Odessy w wyniku uderzenia rakietowego przez wojska rosyjskie. Członków załogi uważa się za zaginionych. Brytyjski resort obrony w najnowszym raporcie wywiadowczym. Drugi dzień z rzędu zawiodło porozumienie o zawieszeniu broni, które umożliwiłoby ewakuację ludności cywilnej z Mariupola. Zawieszenie broni zaplanowano między 10 a 21 czasu lokalnego, ale porozumienie zostało złamane w ciągu kilku godzin od planowanego wdrożenia. Uderzenia rosyjskiej artylerii na miasto prawdopodobnie utrzymały się na wysokim poziomie obserwowanym w ostatnich dniach. Podobnie jak wczoraj, Rosja oskarżyła Ukrainę o złamanie porozumienia i zawieszenie broni. Jest to prawdopodobnie dodatkowa próba umniejszenia odpowiedzialności za ofiary cywilne spowodowane ciągłymi rosyjskimi atakami na miasto. Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow ostrzegł Rumunię i inne kraje sąsiadujące z Ukrainą przed przyjmowaniem ukraińskich samolotów wojskowych. Wiemy, że samoloty wojskowe należące do Ukrainy wylądowały w Rumunii i innych krajach. Stacjonowanie ukraińskich sił powietrznych na lotniskach w tych państwach oraz prowadzenie stamtąd operacji przeciwko Rosji może być uznane za udział w trwającym konflikcie, powiedział Igor Konaszenkow. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kilkukrotnie prosił kraje zachodnie o ustanowienie zakazu lotów na terytorium Ukrainy. Miałoby to zapobiec bombardowaniom ukraińskich miast przez siły rosyjskie. Z kolei rosyjski przywódca Putin zapowiedział, że próba ustanowienia takiego zakazu będzie oznaczała zaangażowanie zachodnich krajów w trwający konflikt rosyjsko-ukraiński.